Cześć, z tej strony Saliwa. No to kolejny odcinek zajmę w Crysis Multiplayer 2021. Zagramy sobie w kolejną, nową mapę, którą wcześniej nie graliśmy i jest to Crossroads. Jak to nie udało mi się znaleźć? Chyba sobie jaja robić, już dopiero co pobrałem tę mapę. Nie może tak być, my kurde chcemy sobie zagrać. Odcinek mi stentegujesz. Bo inaczej będę musiał zrobić cięcie. O, ruszyło Crossroads. Kolejna nowa mapka, Catch Between Two Hostile Nations, The Tide Forest. No kumam, czy lepiej grać na piechotę niż za pomocą pojazdów, no. Mapa, o kurde, też taka malutka, ale całkiem też klimatyczna. Kolejna konwencji Plantation. Ale byli już takie troszeczkę rok, ponieważ ładne drogi są, jest przejrzysta mapa, fajna do snajpienia, ale przede wszystkim fajna, że robić zasadzki. Dobra, weźmy zagrajmy Amerykanami w końcu. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. Oczywiście muszę sprawdzić ponownie, czy wszystko jest cacy, żeby potem nie było przypału. No okej, okay. Wszystko jest cacy, Quark wbija. Weźmy sobie szybko, żeby go posłupać na dzień dobry. I oczywiście trzeba wziąć pojazd jakiś. No, mapa jednak jest bardzo mała, tylko dwa punkty, 2 T. Ale wystarczy, no chyba, że mam dwa. Droga jest szeroka, nie wiem, czy są pojazdami, ale no, nie opłaca się jeździć pojazdami. Tak, chyba, żeby się wyłączył, żeby się opłacało. Wtedy już nawet granatyk mu zaakceptował. Maximum speed. The enemy captured the bunker. Delta 2. Maximum speed. Maximum strength. Maximum strength. Maximum armor. Ale no mapa taka typowo uliczna. Fajnie by tu jeepami z karabinem się jeździło, się strzelało z innymi. Naprawdę. Energy site captured. Echo 5. Captured an energy site. Echo 2. Maximum speed. To mój pojazd, czy co? O, Quark się wywalił. On jest stamtąd. Pewnie on tutaj szybciej dotrze. Chociaż ma główną drogę. Spojrzymy na główną drogę. Maximum speed. Na niego zaczaimy. Maximum armor. Maximum speed. Chodźka. Maximum speed. Maximum armor. No, prawie mnie zwierzyczki zabiły. Ale ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Co on na myśli? Ciężarówka. No, to ja popykam. The enemy captured the prototype facility, Delta 3. Armor. Dobra, no to my zajmiemy sobie punkt energetyczny. Maximum strength. My sobie na niego poczekamy, bo on tu przyjedzie. Energy site under attack. Echo 5. O nie, zajmuje moją stronę. No nie, no jak to możliwe? No mój plan cały zawiódł, spalił na panewce. No okej. Okay. Zajmiemy to, stawimy Energy site launch, Echo 5. Możemy go zaczaić, a wydaje mi się, że on przyjedzie tędy. Energy site captured, Echo 2. Energy critical. The enemy captured an energy site, Echo 5. Nie zajmuje się. Maximum speed. Dobra.
maximum armor. Co to rąbło? Okej. A, korka poszedł. Ale on gdzieś tu blisko mnie był, kurka. Skubaniec. No dobra, no to sobie po prostu spokojnie mapę pozwiedzamy, nie? Nie będzie jednak walki, a tak się czaiłem z wyrzutnią na niego, że to głowa mała. No dobra, żeby było pół godziny, nie? No to... No, powiedzmy, że nagrywam się do tego, mówiąc, raczej było, jest 5 już co najmniej. A nie chce mi się sprawdzić, co chwilę nagrywanie, to jest dopiero... Uczę się tak naprawdę tego OBS-a i jednocześnie też... Nie chcę... Nie chce mi się, nie? Nie będę ukrywać, mi leń. Więc dobra, chodźmy tej fabryki prototypów. Bardzo otwarty teren, wyrafinowany. Bardzo ładny w sumie. Daj z tego. Bardzo fajnie. Ogólnie mi się bardzo ładnie podoba. Subtelnie, przejrzyście, normalne obiekty. W centralnej części tak naprawdę mapy. Czy tak Ameryka to troszeczkę w rogu bardziej niż Korea. Ale to już inna broszka. No dobra. No, raczej fabryka prototypów tutaj się nic nie różni. Jest wejście od góry, tradycyjne, nie ma innego dodatkowego. Powoli przejmujemy ten obiekt. No i ogólnie obszar wokół to jest oczywiście taki budowlany, tutaj las i ogólnie droga jest zalesiona, taka tradycyjna, normalna. Plantation jest jeszcze mniejsze i gorsze. Ta mapa, nie powiem, że jest lepsza od na przykład tej poprzedniej, jaką graliśmy. Jaka to była mapa? Kurde, nie konflikt. Jakoś ona się nazywała, Cross. Zresztą nie pamiętam, jak ta poprzednia mapa się nazywała. I ona była akurat lepsza, była większa. Bardziej, więcej opcji miała, jeżeli chodzi o mapę. Wszystko było na równi oddalone i również były jaskinie. Tu nie ma jaskiń. Są jedynie tutaj, no... miejsca snajperskie, lepsze snajperskie elementy są. Bo tu jest dużo elementów drobnych, ale nie aż tyle. Żeby nie dało się to posnajpić na przykład. Robić zasadzkę się da, wyrzutny rakiet, przez co powoduje, że pojazdy to są kompletnie nieopłacalne. Bardziej opłaca się grać jako piechota. Pojazdy by się opłacały tylko wtedy, kiedy wyrzutny rakiet by się wyłączyło. Albo by się umówiło, że gramy bez nich. Wtedy by było cudnie. Design mapy też jest subtelny, dobry. Miejsce snajperskie, nie są też takie, że nie da się tu dostać. Normalnie można tu sobie wejść. Zastanawiam się, czy da się dostać poza mapę. Użyjmy jumpa, czy jest ten sam problem, co w tamtej mapie. Czy utkniemy na suficie, że tak powiem. Ładnie wyglądają widoczki. Tam jest baza koreańska. Okej, nie ma sufitu, że tak powiem, niewidzialnego sufitu. Ale przyjrzyjmy się tutaj kanałom. Czy jest tutaj coś takiego jak na przykład, no nie wiem, kanał, w którym można się dostać? Tu można wskoczyć. Nic co nie daje, po prostu tutaj jest kupa, dosłownie, przenośna. Ogólnie kanały, nic więcej tak naprawdę, bo na przykład w misji 4 Assault w kanałach można było pływać. To byłby ciekawy sposób, nie? Ale tutaj chyba nie opłaciłoby się, bo nie ma dużo tych terenów. Nawet w rafinerii też jest coś takiego. Tylko one są akurat puste, bez wody. Przejedźmy się troszeczkę pojazdem, zobaczmy, jak wygląda jazda. Fajnie też pod wyścigi potencjalne mi to się podobało.
tutaj jest jakiś budynek, ale raczej do niego nie można się dotrzeć. Trochę przypomina kwaterę główną bazy amerykańskiej, ale podejdziemy zaraz, zobaczymy. Jazdy są przy tych punktach głównie, rzadko stoją w jakimś neutralnym miejscu. No to wyjdzie w Pradzie, jak się by dłużej pograło tak naprawdę na tej mapie. Zachęcam bardzo do mnie grać ze mną na takich mapkach. Tylko trzeba je pobrać, nie? Może na to automatycznie się gra, albo po prostu trzeba samemu ją pobrać. No co tu mamy? Mamy tu pralkę. Do środka się nie dostanę. Przypominam bardzo mocno szkołę z tego, z misji drugiej. Recovery. Maximum strength. Maximum armor. I nic tak naprawdę nie można się dostać do środka. A wielka szkoda, widzę, że po prostu ktoś nie chciał, żeby po prostu było wykorzystywane. Może miał pomysł, żeby tutaj coś powstało? Nie wiem. Maximum strength. W skrócie, fajny to ciekawy element, który wcześniej nie spotkałem w Green Duty Player. O, Quark wrócił. Pewnie sobie zjadł obiadek. Zostało nam mniej więcej pewnie około 20 minut, tak. Tu może mi ma z 12 minut. Czuję, mówię. Te kontenery, czy mogę do nich wejść? Nie. Zostały zamknięte. Weźmy teraz tą prawą stronę, którą wcześniej nie byliśmy. Mamy tu budynek. O, mogę do niego wejść. Najprostszy z możliwych. Nic pusto, zero nawet stołów. Stacja. To bardzo dużo elementów jest z misji drugiej. Okej, gdzie on jest? Tam jest. Jedziemy po ciebie. Trzeba cię tak zdobyć. Ale to nie zabiję, bo coś czuję, że on ma tutaj wysiłki, użyje w mojej taktyki. Cztery podstawiłeś mu. Mam cię. Ale płonie. Trochę za bardzo staje w miejscu, nie powinienem tak stać. Ale może się wychyli sam z siebie, albo... Reactor power at 50%. Alien technology now available. Maximum speed. Chce się bić wręcz? Maximum armor. Maximum speed. Kurde, ja już tak wypadłem z prawa. Maximum speed. Energy critical. Kurka, no bo szybszy coś, aj. Ale się dam zabić. Nech. Andrej Lovitz. Boxing fight. Forever. No dobra. Kurde, pijany. Ej, waliło mi netto, no nie gadajcie. O kurde, 500 pingów. Co oni tam robią? Ej, ja tam zapisuję pojazd, patrzcie. Nie skręca. Zrobili wszystko, co to wam skończy tego w jedną stronę. No dobra, idziemy. No nic, my to będziemy się podszkolić. Wręcz, też moja myśl to nie sprawuje się. Nie wiem, jak to skręca. Zaczy się dobrze, że nie strzelam, ale nie się teraz. No bakier. No, miałeś uderzyć, kurka. Chłopie, co z tobą? No, ale to takie, że czasem decyduje pan techniczna, czasem też ci potrzebnie shift trzymam przez to. O, jest coś takiego, że nie pokazuje. To w ogóle nie jest uderzenie nawet. Czy miał lepsze pozycje wyjściowe niż siła. Ogólnie super się jeździ na tym mapie. Bardzo mi się podoba, bardzo bym chciał, żeby pojazdy z karabinami były. By to było bardziej epickie niż
wrażenie. Maximum strength. Maximum armor. No chodź. Maximum speed. Zacięło mi się. Brawo ja. Brawo ja. Ale Quark też ładnie mnie skontrował. Nie spodziewałem się, że on ruszy. Myślałem, że on się zawaha albo będzie czekał, nie? Na mój ruch. Ale on podchodzi tak jak ja, agresywnie. Ja za bardzo kombinuję. Nie wiem, czy się innego podejścia. Ej, no what the heck? O, kurka no. Ach, pewnie u niego tam leży. Nie wysadzę go, po prostu chcę sobie pojazd wysadzić. Kurka no. Maximum strength. Maximum. Maximum strength. Muszę się bardzo dźwignąć, bo nie prześcignę, ale cóż, mieszkam. Of mass destruction now available. Maximum strength. Maximum armor. Słabo gram. Maximum armor. Słabo ze mną jest. Wpadłem z formy. Jeżeli ktoś mnie Quark prześcignął, to zdecydowanie boks. Strzelanie, no to ja zdecydowanie lepiej sobie radzę, nie do, ale on bardzo ładnie agresywnie gra, jeśli chodzi o rush time. No, River Jack zyskuje. Zgadza, też mi powoli to gania, ale no, jednak zyskuje. Gdzie jesteś? Maximum speed. Maximum armor. Kurde, z Andrejem się potrafiłem bić ten na równi czy z River Jetem nawet. Maximum armor. Maximum speed. Maximum speed. Kurde no. Gram strasznie słabo. Dobrze, że muszę tyle czasu jechać. Zresztą też nie musi być zawsze, że jak on spotka dupę, nie? Wiesz, ile razy jak Quarka rozwalałem, teraz czas na jego kurki. Bliskie podejście. Ja w środku na siebie jestem, że słabo to robię, ale na Quarka jednak był ogromny problem. Maximum strength. No, miałeś go bić, dawno. Dobra, beta. No, już moje imię poznali. Maximum armor. Gadanie sam do siebie jest u mnie porażające. Maximum speed. Ostatnio mówił sam do siebie. Maximum armor. No ogólnie będę teraz sobie jeden z ostatnich filmów, jak zobaczyć, na świeżo się zamiast. No to będę robił nowy zapas. Dawno jeszcze, żeby to...
Ja patrzę sobie w telefon. Nie patrzę gdzie, ja tylko patrzę klawiszami sobie tutaj siekam. W końcu kurde mu przywaliłem, no. I w samochodzie. Nie trafiłem. To już mój błąd. Trzeba będzie zrobić po raz zdjęcie tej myszki. Od razu zrobię, bo zapomniałem na poprzedni film. Second. Albo zrobię cięcie. Czekajcie, spotkamy się przy kwarku. Wow, bez super siły poszło. Boink. Like Super Mario Jump. Bez kitu. Maximum speed. Maximum strength. Energy. Kurczę. Ja strasznie gram teraz słabo. O, dobra. Widzimy się tam po przerwie. Again. Maximum speed. Maximum strength. Bro! No tak, Warak, teraz to naprawdę tak być nie może. Za dużo się nauczyłeś. Maximum strength. Maximum armor. Maximum strength. Ale mi ścinę dał, ojej. Nadzieję, że gram. Nagrywam teraz, ojej, muszę poprawić. Kurde. Aż w końcu coś. Aż mi słabo, kurde, idziem. Czekaj, trochę rozciągnąć łapę. Maximum strength. Maximum speed. Maximum strength. Maximum strength. Też muszę używać tutaj kontra. O, teraz ja, tylko ten... Poprawiłem się. Maximum speed. O Jezu, triggerem było. O kurka. Ale myślę, że takie luźne granie, walka też jest całkiem dobra. Andrzej jest szczęśliwy, po boxing fight. Andrzej był boxing, so... Oh.
Maximum speed. Ej, uderzyłem cię pierwszy. Byłem pierwszy. Płaczę się. Maximum speed. Kurka, nie ma samochodów nawet, żeby tam podjechać. Tempy będzie może troszeczkę krótszy dzisiaj. To bardzo fajnie. Chyba że to z 1 na 1. Nigdy nie tylko ciut pleców, bo karma. Dobra, ostatni raz i na dzisiaj starczy. Kwarty spuścił manto. Może próbujesz się zrewanżować, albo spróbuj się odbić poza nagraniem. Co wątpię, bo też ja mam swoje życie. Mam nadzieję, że głośność moja jest całkiem dobra, bo to nie tak mi zależy. Fakt, że mam dużo czułość. Ale ja... Co ja zrobiłem? LOL. Zrobiłem przypadkiem ten wall jumpa. Maximum speed. Maximum strength. Maximum strength. Dobra. Szybko, szybko. No ostatni raz. Musimy się wykazać. Kibicują mi ludzie. Maximum speed. Maximum armor. Maximum speed. Maximum armor. Oj, nie chcę zająć, nie chcę zająć. Pomylił, cloaka włączył. Ujenek i dym. Normalnie siwy dym, jak Zomek mówi. Maximum speed. Maximum speed. Maximum strength. Maximum strength. Maximum speed. I takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Z tej strony był Saliva, na ze mną był Quark. Say goodbye. Więc nie był tu Saliwan. To jest ten był Quark, który chyba nie ogarnął. No cóż, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że gameplay i overview tej mapy wam się podobał. Trzymajcie się. Hej.